dobry, dzisiaj mały suplement do wcześniejszego materiału poprzedniego o tarpach. Jak słychać, na pewno mam nadzieję, że przynajmniej odrobinę będzie mnie też słychać. Dzień dobry ponownie. Tak, wiem, że słychać lepiej, to jest nieprzypadkowe. Dzień dobry, co za durna, głupia sytuacja. Chciałem nakręcić wstępniaka do następnego materiału, to znaczy następnego, tego, który teraz zobaczycie, ale się okazuje, że mamy przepotężny wiatr, huragan potrafi nas, właśnie mnie spychał z górki, jak próbowałem coś nakręcić. Zobaczyłem, czy będzie fajny efekt, tak jestem spychany i to, co powiedziałem, będzie wyraźnie słyszalne. Nie było słyszalne w ogóle, więc ja się poddałem. Piękne okoliczności przyrody są poza kabiną tutaj tego moich czterech kółek. Kręcę ze środka samochodu, bo chcę ten film zrobić i go opublikować, więc nie będę czekał, aż się pogoda poprawi i przestanie wiać. Więc do rzeczy. Ten materiał będzie suplementem do wcześniejszego materiału o rozstawieniu plandeki 2x4, bardzo fajnym kamuflażu, jak już wcześniej wspomniałem. Tylko co się tam wydarzyło i gdzie ja zobaczyłem, że jest słaby punkt, i to dopiero się wydarzyło po tym, jak już to spakowałem, więc no nie będę kleił filmu na 100 lokalizacjach. Mówię, to damy coś w rodzaju zrób to sam, naprawa takiej plandeki, więc tak. Popsuła się. Plandekę porozstawiałem, jeszcze poza materiałem sobie ponaciągałem, zobaczyłem, jak to może być zrobione lepiej czy gorzej. No i się okazało w każdym razie, że po tym, jak już skończyłem korzystać i ją pakowałem, to się okazało, że te małe kółeczka zakuwane, które właśnie są pętelkami do mocowania, one zaczęły przycinać, w dwóch punktach przycięły w ogóle tą plandekę. Stały się bezużyteczne, można powiedzieć, że materiał został przerwany. I w dwóch kolejnych zobaczyłem, że są naderwane i tak naprawdę wystarczyłoby parę podmuchów silniejszego wiatru, żeby je też wyrwało i no plandeka w sumie by przestała spełniać jakąkolwiek swoją rolę. Dlatego też postanowiłem ją nie tyle naprawić, co troszkę poprawić. Wymyśliłem sobie taki ciekawy patent, który mam nadzieję, że zda egzamin. No i chciałem Was zaprosić, żebyście sobie zobaczyli, jak postanowiłem taką plandekę wzmocnić, żeby na przyszłość w ogóle kwestia wyrywania się tych kółek nie istniała. Przede wszystkim, no ale to już pokażę, chodzi o to, że ceratę zastępujemy w miejscu łączenia się z kółkiem materiałem, żeby ona się mocowała z materiałem, a nie z ceratą, która każda w kontakcie z metalem zostanie przecięta, taka cerata, i będzie nie do wykorzystania. Więc zrobię sobie taką modyfikację, żeby Wam pokazać, jak można tanią plandekę chyba troszkę upgrade'ować, że ona będzie mogła trochę posłużyć i być nawet troszkę wysiłkowo traktowana. Pierwszy materiał ze środka samochodu, a ja mówiłem, że nie lubię w pomieszczeniach robić, to teraz się zamknąłem w puszce 2 metry sześcienne miejsca i tutaj zaczynam. Ale więc, przechodzimy do mnie na Javirę, tam już mam przygotowane wszystkie narzędzia i zaczynamy sobie to naprawiać. Po zeszłotygodniowym wypadzie z testu nowej plandeki z Biedronki okazało się przy składaniu, że najsłabsze punkty tej plandeki za 19 zł potrafią się poddać. Jakkolwiek nic straconego, niedużym nakładem sił możemy sobie to poprawić i mieć customową plandekę bez konieczności albo kupowania nowej, albo stwierdzenia, że kupiło się shit i trzeba coś nowego ogarnąć. W związku z tym, tak jak mi się przy składaniu popruło, tutaj widać, oczko wypadło, zrobiła się dziura. Trzeba pamiętać, że najsłabszym elementem każdego układu jest materiał o najsłabszej wytrzymałości. Tak, tutaj mamy ceratę. Kółko było jak najbardziej, nie wiem, czy to jest metal z Chin, w każdym razie powiedzmy, że metalowe. Przy naciąganiu silnym cerata zaczęła się po prostu przecinać i wyrywać tutaj z tego swojego mocowania. I w końcu to uczyniła, kółko wypadło, zrobiła nam się dziura. Mamy tutaj dziurę, teoretycznie jeden punkt mocowania by nam odpadał, ale jest możliwość, tutaj mam taki patent, sam nawet wymyśliłem, nawet tego z YouTube'a nie ściągnąłem, żeby sobie to naprawić. W związku z tym, żeby to się nie powtórzyło, bo można wziąć nowe oczko i zaoczkować to od nowa, ale to nam nic nie poprawi, bo przy następnym naciąganiu znowu jest szansa, że sama ta cerata nam się przerwie.
W związku z tym zwiększamy wytrzymałość materiału przez zmianę materiału, którego oczko będzie się trzymało. Tutaj mamy taki kawałek materiału z włókna sztucznego, jakieś tam poliakrylo, poliamid, nieważne. W każdym razie zastępujemy przy mocowaniu, tutaj robimy materiał. Żeby przy różnych oczkach to wyglądało estetycznie, za jakąś powtarzalnością. Ja mam tutaj 50 mm, sobie chcę wybrać takiego materiału, to wystarczy, żeby cała ta dziura była zakryta i obszar w jej otoczeniu ochroniony wzmocnionym materiałem. 50 mm sobie odkrawam, obrzynam, ucinam. I następnie, żeby nie było widać, że to jest łatane domorobne, znowu za estetyką, z tej samej biedry, a może oni się spodziewali, że coś ta plandeka może mieć jakieś słabsze momenty, była taśma nitro, netto, netteo, taśma typu duct tape z kamuflażem, więc korzystamy sobie, żeby to ładnie wyglądało i naklejamy na obszar troszkę większy niż ten materiał. Czyli materiał ma 50 mm, ja sobie tutaj odmierzę 70, żeby taśma ochraniała samą długość materiału. Ja jestem taki techniczny, że bez zaznaczenia widzę, że 70 to jest początek tutaj tego wzorku. Taśma ma to do siebie, że się klei, ale to dobrze, za to zapłaciliśmy. Czyli robimy sobie łatkę. Na środku tej taśmy tak, żeby... Dobra, mamy dwie taśmy. Na środku taśmy klejącej naklejamy kawałek taśmy z materiału. Tak, żeby kawał klejący został pasek kawałka klejącego, żeby ona się mogła do tej naszej plandeki jeszcze przyczepić. I dosyć mniej więcej dokładnie naklejamy na tą dziurę. Dobra, tutaj będzie ciach, ponieważ ja to już zrobiłem. Naklejona łatka wygląda w ten sposób. Postanowiłem ją dać od drugiej strony, żeby nie było widać na tej stronie, która jest do ludzi, która jest taktyczna, że coś tutaj było robione, bo nie ma takiej konieczności. Nie ma konieczności, podejrzewam, wzmacniania tego z dwóch stron. Więc teraz wykonujemy dziurę, nacięcie. Pod układ oczek, żebyśmy mogli przeprowadzić tutaj nowe oczko. Skąd się zapytacie, mam nowe oczko? Nowe oczka można dostać, jeżeli idzie o fizyczność, dostania, nie kupowania z internetu. W Juli mają takie zestawy za 19 zł, 30 paru oczek i można sobie zaoczkować plandekę od nowa według własnego pomysłu. To jest ostatnie oczko, jakie mi zostało, bo oczkowałem inne wcześniejsze wynalazki. Więc... Tutaj się przymierzam. W każdym zestawie z Julii z tymi oczkami jest zestaw narzędzi, które umożliwi poprawne zanitowanie, zaoczkowanie tego. Materiał jest dosyć wytrzymały przez to, że jest super sztuczny, więc ja tutaj właściwie tak naprawdę to tylko zaznaczam sobie granice, jak duży otwór to ma być. Jeps, 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 jeps. I dzięki temu po tej stronie też widać, jaki obwód będzie miała domyślnie nasz nowy otwór na nit, na oczko. To chińskie badziewie,
jest za tępe, żeby przecięło i materiał, i taśmę. Więc ja sobie tutaj będę musiał pomóc nożykiem i przerwać ciągłość strukturalną materiału. Zajęcie wymaga tyle precyzji, co prymitywnej siły. Ale dzięki obrysowi, który właśnie udało nam się wypukać tamtą chińską formą, możemy to tak zrobić w miarę nie na czuja, tylko wiemy, jak duża dziura jest nam potrzebna, jak duża zda egzamin. Dlatego ja myślę, że przy odciągach to da radę, pod kątem tego, że jeżeli ja mam problem, żeby to przeciąć nożem, to duże siły naprężeń przy rozstawieniu tego w terenie też nie będą w stanie struktury tego materiału, tej łatki nam przerwać. No tyle podejść i jeszcze mi nie udało mi się zrobić dziury. O, mamy to. No i tutaj już ładnie widać, że pomysł zadziałał, oczko przechodzi przez swój nowe życie, nowy materiał wzmacniający. Używamy tej podstawki dołączonej do zestawu z oczkami. I wy macie farta, bo ja to teraz wyciszę, a mi za chwilę zacznie dzwonić w uszach, bo będę napierdzielał młotkiem. O, tu mamy ładnie wszystko na tej podstawce zrobione. Wkładamy drugi element zestawu. Młotek nie był dołączony, jest własny. I robimy zdecydowane jep, jep. I tyle. I mamy nowe oczko. Nie ma śladu po dziurze. Z tej strony niewidocznej dla obserwatorów. Mamy materiał, który wcześniej pokazywałem. To jest jeszcze przykryte ładnym duct tape'em w kamuflażu. I teoretycznie ja myślę, że to teraz nie ma opcji, żeby się przerwało. To może puścić gdzieś za mocowaniem, no jak już będzie naprawdę pech. Dalej, ale nie z powodu samego naprężenia wyrywania oczka przez linkę na styku materiału. Więc przedstawiłem rozstawienie plandeki. Po realizacji materiału pojawił się problem w postaci właśnie wyrwanych dwóch oczek. I tak wygląda mój pomysł na naprawienie tego problemu. Jeżeli ktoś powie, że kupno plandeki za 19 zł, a później zestawu naprawczego za 19 zł, to jest przesada, to i tak i nie, ponieważ ja mam takich plandek 3 w różnych wymiarach, bo się bawię i sobie testuję. Oczek jest 32, więc ten zestaw się zwraca po różnych przygodach. Jak już dojdę do ładu i składu z plandekami, tarpami, czy plandekami, czy mi to pasuje, wszystkie ustawienia siłowe sobie przetestuję, będę mógł sobie stwierdzić, czy chcę sobie kupić coś lepszego, jakiś DD hamak za konkretniejszą kasę, czy nie. Ale na chwilę obecną
ten zestaw, który miałem i mi reperował i zrobił inne plandeki za kilka złotych, tutaj posłużył do naprawy i wzmocnienia nowego patentu na ten problem, który się pojawił właśnie po ostatnim w postaci wypadu, w postaci wyrwanego oczka. Wygląda to mega estetycznie, jak fabryka. Nie widać, że to było coś specjalnie majstrowane.